Witam serdecznie, moim gościem Rafał Krzak, Green Power Ness. Witam. Rafał, fantastyczny mecz obydwu zespołów Trade'u i Green Power Ness, ale wygrywają Trade'y. Pierwsze pytanie, dlaczego przegrywacie? No, widocznie znowu skuteczność zawiodła, to na pewno, no i Trade ma więcej jakościowych zawodników i tą przewagę potrafili lepiej wykorzystać. Nam nie wychodziła ta gra dzisiaj. No trudno, gramy dalej, za tydzień znowu o 3 punkty. Dużo jakości mieli dzisiaj zmiennicy Trade'u. Trzeba przyznać, że ławka pracowała wybornie, ale to, co zrobił dzisiaj Mariusz Dudek, to tak naprawdę no, przybił trochę gwóźdź do trumny waszego zespołu. 4 gole, nie dało się go pilnować? No bardzo dobry zawodnik, ma swobodę z piłką w kiwaniu, jest dobra skuteczność. Widać, że był głodny gry, bo ostatnio na mecze nie chodził. Także no, wychodziło mu dzisiaj wszystko. No a u nas no, brakowało właśnie takiego zawodnika, co wszedłby między kilku rywali, zrobił przewagę i strzelił bramkę. Kuba, bardzo prosimy cię zejść z kamery. Dziękujemy. Nie będziemy już wycinać. Ostatnimi 2 kolejkami można powiedzieć, że Trade miał tam problemy w szykach obronnych, ale dzisiaj ich obrona zagrała fenomenalnie. Co też widać po was, że mieliście dzisiaj problemy z tym oddawaniem strzału. Zgodziłbyś się z tym? No, zgadzam się, mieliśmy problemy z konstruowaniem akcji. Jakieś tam sytuacje były, no ale no, nie strzeliliśmy. No, koniec końców musimy oddać te 3 punkty. Sytuacja w tabeli na pewno nie jest dla was korzystna, ale też nie beznadziejna. Możecie śmiało jeszcze walczyć o 1. 3. Grisi powalczył? Jak najbardziej, walczymy to krok po kroku. Za tydzień kolejny mecz, znowu o 3 punkty. Za 2 tygodnie znowu, no i tak dalej. I które miejsce będzie, to będzie. No, w każdym razie, w każdym meczu będziemy oddawać serducho i siły, żeby te 3 punkty zgarnąć. Ta 1. 3, która delikatnie odjeżdża, czyli Maxwell, Trade i Baspal, to będzie ta 3, która rzeczywiście może powalczyć o mistrzostwo? No zdecydowanie tak. No, na pole position jest Maxwell. Teraz pauzują. Już nie, ale no, mają ten mecz no, straty, więc to oni tak naprawdę, wszystko jest w ich nogach, czy dociągną to zwycięstwo w lidze, no, ale tam będą ciekawe mecze. No, wszystkie mecze w tej piątce myślę, że będą ciekawe, nawet Baspal dzisiaj z Mariposą, co wydawałoby się, tak, że jest lekko odstaje, a wcale to nie pokazali tego na boisku, także każdy powalczy i będzie ciekawie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.